Pani premier, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sport i turystyka są takimi dziedzinami życia, które fantastycznie wzmacniają kapitał społeczny i budują jedność narodową. A sukcesy w tych dwóch dziedzinach są zauważalne i odczuwalne. Ale droga do tych sukcesów prowadzi także przez projekty i programy realizowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowanie sportu u podstaw to jeden z naszych priorytetów. Dlatego uruchomiliśmy program bezpośredniego wsparcia dla małych i średnich klubów sportowych, program Klub. Jest to przełomowy i historyczny program, z którego skorzystała największa ilość beneficjentów w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwotą blisko 24 milionów złotych wsparliśmy 2151 klubów sportowych. To właśnie w takich miejscach, w takich małych i średnich klubach sportowych rozpoczyna się przygoda ze sportem przyszłych medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Tam właśnie pracują pasjonaci i trenerzy, którzy zarażają taką pozytywną energią, miłością do sportu przyszłe gwiazdy. To są pasjonaci, dofinansowujemy właśnie ich pracę, dofinansowujemy zgrupowania sportowe i sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży. Podjąłem decyzję o uruchomieniu programu SKS. Od nowego roku wprowadzamy dobrą, sprawdzoną formułę zajęć pozalekcyjnych. Zajęć, za których wynagrodzenie będą otrzymywać nauczyciele wychowania fizycznego. Na program przeznaczamy 40 milionów złotych. SKS będzie w każdej z ponad 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Programem zostanie objęta grupa co najmniej 350 tysięcy dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy spójną piramidę szkoleniową w sporcie dzieci i młodzieży, bo każdy etap rozwoju sportowca w drodze do sukcesu w sporcie wyczynowym jest niezwykle ważny. Nie można go ignorować. Reprezentantom Polski zapewniliśmy komfortowe warunki przygotowań do najważniejszych w tym roku imprez sportowych, wypłacając najszybciej w historii resortu środki finansowe, zabezpieczając komfort i bezpieczeństwo. Podnieśliśmy wysokość nagród za medale Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Wyższe o 100% nagrody otrzymali wszyscy sportowcy, zarówno ci pełnosprawni, jak i niepełnosprawni. Wprowadzono kodeks dobrych praktyk sponsoringowych. Dajemy szansę tym dyscyplinom, które określamy jako medalodajne, te, które przynoszą nam sukcesy, a które do tej pory nie miały możliwości pozyskać sponsora w postaci spółki Skarbu Państwa. Ale Polacy oczekują także od rządzących, że polski sport będzie przejrzysty i uczciwy. Mamy gotową nowelizację ustawy o sporcie, dzięki której zwiększamy transparentność w funkcjonowaniu polskich związków sportowych. Wprowadzamy między innymi zakaz zasiadania w zarządzie związku sportowego osób, które posiadają akcje lub udziały w spółkach realizujących na rzecz danego związku sportowego usługi. Ta sama zasada dotyczy osób bliskich tychże członków zarządu. Nie może być tak, że dochodzi do zjawisk nepotyzmu i korupcji w związkach sportowych. Wprowadzamy także zakaz sprawowania funkcji członka zarządu przez byłych funkcjonariuszy aparatu represji. Sport musi być czysty także w wymiarze moralnym. Ministerstwo wprowadza zasady dobrego zarządzania w polskich związkach sportowych. Finansowanie nie jest prawem, ale przywilejem. I związki sportowe muszą funkcjonować transparentnie. Polski sport powinien być czysty w wielu wymiarach. Tym moralnym, tym stricte zarządczym, szeroko pojętego managementu, ale także tym sportowym. Gotowa jest ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie. Dzięki niej powołujemy Polską Agencję Antydopingową, która zastąpi dwie funkcjonujące do tej pory instytucje, biuro i komisję. Wzmacniamy instytucjonalną walkę z dopingiem w Polsce. Zwiększamy liczbę kontroli antydopingowych. I co ważne, nasze działania są w pełni popierane i wspierane przez Światową Agencję Antydopingową, z którą doskonale współpracujemy także przy tej ustawie. Nie ma sukcesu w sporcie bez dobrej infrastruktury. W tym roku dofinansowaliśmy blisko 700 inwestycji kwotą 420 milionów złotych. Budujemy hale, stadiony, boiska i baseny. Z programów, które dofinansowuje resort w ramach sportu masowego skorzystało w tym roku ponad 4,5 miliona Polaków. Zwiększyliśmy budżet dla dzieci na naukę pływania w klasach 1-3. Dzięki temu ponad 100 tysięcy dzieci w tym roku mogą uczyć się pływać. Ale prawdziwy boom przeżywa także polska turystyka. Mamy najlepsze wyniki w branży turystycznej od wielu lat.
Jednym z podstawowych powodów i przyczyn jest fakt, że Polska jest bezpiecznym i przyjaznym krajem. Ale polscy turyści mogą się czuć bezpiecznie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wprowadziliśmy turystyczny fundusz gwarancyjny. Rząd pani premier Beaty Szydło w kilka miesięcy zrobił to, co nie było rozwiązane i czego się nie udało uregulować przez ostatnie lata. Dzięki funduszowi w przypadku niewypłacalności biura podróży zapewniamy Polakom pełen zwrot kosztów wycieczki, a także bezpieczny powrót do kraju. Może się to wydawać Państwu oczywiste, ale tego dotąd nie było. Zachęcamy także do wypoczywania w kraju. Znając problemy branży turystycznej, czyli bardzo często krótki sezon letni i zimowy, zachęcamy naszych rodaków do wypoczywania w kraju także poza tym sezonem wysokim. Uruchomiliśmy w tym roku pilotażową akcję Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. Przeszła ona nasze najśmielsze oczekiwania, bo mimo że to był pilotaż, zgłosiło się ponad 400 partnerów. Muzea, hotele, pensjonaty. Wierzę głęboko, że ten nasz weekend za pół ceny w kolejnych latach stanie się takim naszym nowym turystycznym zwyczajem, do którego przywiążą się nasi rodacy i będą także wypoczywać w kraju w tym sezonie niskim. Ale turystyka to jest też ta branża, która bardzo mocno odczuła działanie rządowego programu 500+. 2/3 polskich rodzin wysłało dzieci na wakacje. Często po raz pierwszy. To jest najwięcej od ponad 20 lat. I na koniec mam dla Państwa najświeższą informację. Przez ostatni rok bardzo intensywnie pracowaliśmy wraz z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa nad rozwiązaniem najtrudniejszego i największego sporu prawnego, który odziedziczyliśmy po koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Sporu związanego z budową Stadionu Narodowego. Wczoraj podpisana została w sądzie ugoda, dzisiaj formalnie weszła w życie, dzięki której koszt budowy stadionu w końcu przestaje rosnąć, a w budżecie państwa zostaje 0,5 mld zł. Wykonawcy i podwykonawcy otrzymali... Wykonawcy i podwykonawcy otrzymali należne wynagrodzenie we wszystkich udokumentowanych przypadkach. No i Stadion Narodowy, nasze dobro sportowe, może wreszcie funkcjonować normalnie. Naprawiliśmy błędy naszych poprzedników. Pani premier, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, od roku budujemy sport transparentny, uczciwy i przede wszystkim efektywny. Stawiamy na turystykę jako dziedzinę gospodarki dochodową i bezpieczną dla Polaków. To był dobry rok dla polskiego sportu, to był dobry rok dla polskiej turystyki. Dziękuję bardzo.